No, chodź Lena. Kurde, to jest za dużo. No, nie szkodzi. Będziesz ładniejszy. Dobra. Możesz się lekko oczepać głowę, bo poszło na ręką, czy... No. O, dobra. Bien. Nie posypało się? Razem z upierzem. Włosy... Ale, sorry, Aleksandr, to nie upierz. Nie, ale biały proszek. Proszę bardzo, nie ma wątpliwości. Witam w Krakowie. Przybyliśmy tutaj z Filipem i z jego żoną Jagodą z przedwczoraj. Przedwczoraj. Przedwczoraj na zaproszenie rodziny Bullet Whisky na Unsound Festival, który trwał do dzisiaj, od tygodnia. Na szczęście my przyjechaliśmy tylko na jeden dzień. I przypadkowo poznałem Adama z pracowni męskich portretów. I właśnie jesteśmy na Dolnych Młynów w Krakowie. Dolne Młyny to kompleks... Tytano, tak się na niego potocznie mówi. Jak się na niego mówi potocznie? Tytano. Tytano? Bo fundacja Tytano nim tutaj zawiaduje, więc wszyscy w Krakowie raczej mówią na to Tytano. Albo Dolne Młyny, naprzemiennie. A skąd się w ogóle wziął pomysł? Ile Dolne Młyny w ogóle istnieją? To jest tak, że... Sam obiekt stał 20 ponad lat nieużywany, była to fabryka tytoniu, a w 2015 roku fundacja wymyśliła, żeby coś tu zrobić fajnego i większość knajp zaczęło się tu pojawiać w 2016, ja w 2017 i na pewno będziemy tutaj do 2020, a co potem to się... A co się ma stać w 2020? To nie wsadzaj kija w mrowisko, to jest w Krakowie najbardziej lotny temat, czyli to co się tutaj będzie działo. Właściciele chcą tu budować hotel. A, czyli dzieje się to, tak, co... Standard, polski standard. Tak, no właśnie dzisiaj o tym też rozmawialiśmy z Filipem i z Jagodą, że Dolne Młyny są chyba tym, czym na przykład chciało być Soho w Warszawie. Tak. Zanim nie wydarzyło się to, co tutaj prawdopodobnie może się wydarzyć. Może się wydarzyć, no niestety. No dobra, to działa. Let's do it. A z Adamem poznaliśmy się 2 godziny temu, przy okazji tego, że Filip oprócz tego, że w Krakowie mieliśmy do odwiedzenia Unsound Festival i rodzinę Whisky Bullet, miał też zrobić zdjęcia samochodu, tutaj właśnie na Dolnych Młynów. I Adam właśnie był osobą, która była tak uprzejma i załatwiła nam wejście na teren Dolnych Młynów. I przy okazji wymyślił, że zrobi mi portret, gdzie uważam, że po 2 dniach Unsound Festival imprezy elektronicznej jest to heroizm, albo brawura, albo po prostu jest taki dobry. Zazwyczaj swoim klientom zabraniam imprezować przed sesją, a tutaj wręcz odwrotnie. Najpierw była porządna impreza, a potem sesja. A ja z tego co też wiem, to Unsound jest organizowany w 2 miejscach na świecie, tak? W Krakowie i w Nowym Jorku, z tego co mi dzisiaj powiedział Jakub. Czyli jest to taka dosyć mocno prestiżowa impreza, na którą bilety podobno rozchodzą się w niecałe 10 minut. I jak będziecie mieli zaraz okazję zobaczyć, jakby język polski na tej imprezie jest językiem mniejszości. Tak? Tak, no tam są prawie sami obcokrajowcy. No tak. Prawdziwy, zmęczony człowiek. A, no i teraz najważniejsza rzecz, drogi kolego. Teraz to ja cię nakręcę. To jest taka tutaj tradycja. Kto jest? Uchylić. A właśnie, data i taki podpis, żeby to w miarę... You're officially pimped. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej, kurde. Właśnie za to kocham to miejsce najbardziej. Takich akcji jak ta miałem już naprawdę kilka, że ktoś przychodził, gadka szmatka, a co robisz, a to ten, to wpadnij albo coś i zróbmy zdjęcia. To jest w ogóle mój pierwszy klient tutaj. Facet jest architektem z Holandii. Ja dopiero co skończyłem malować. Na następny dzień się umówiłem, że zbieram cały sprzęt, przyjeżdżam. Szedłem ze znajomym, który mi pomagał, z moją dziewczyną, jeszcze lampy w torbach, oni sobie tak chodzą, ja im mówię, no to może chcecie zobaczyć moją wystawę, bo wystawa jest na zewnątrz.
No i oni tak, o super, super, i tam, że turyści, że przyjechali sobie tam w dwie parki zobaczyć Kraków. No i ten mówi, że w sumie to ja bym chciał portret, a ja tak, wiesz, te lampy wszystko zapakowane, tak, idźcie na kawę, wróć za 15 minut. No i wrócił, zrobiłem mu portret i płacił w euro. Także to jest mój szczęśliwy, mały, łysy architekt, którego zastawiłem sobie na pamiątkę, wydrukowałem i już zawsze będzie ze mną. W Krakowie jest częsty przypadek, podkrążone oczy to standard. Taka uroda. Mamy bardzo złe powietrze po prostu, wiesz, to smog powoduje takie rzeczy. To jest taka mega wylajtowana. Od początku. Nie, do tego nie mogę powiedzieć, bo to jest... Cześć. Cześć. Dzień dobry. To dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Pamiętajcie, żeby mocno przytrzymać broń przy ramieniu. To jest najważniejsza rzecz. Strzelba nam odda wszystko na nasze ramię, bo koleżanka, która była ze mną rok temu właśnie w Kentucky, zrobiła coś takiego, że trzymała broń, a broń by jej mało zębów nie wybiła po prostu. 77. Zamykam, gotowa do strzału. Składam się, kolba do ramienia, głowa do kolby. Zgrywam przyrządy, szyna. Jest na strzelbie. Szyna i mucha. Mam tak się złożyć, żebym muchę miał tutaj nad szyną. Nie widzę już szyny, tylko samą muszkę. Składam się, mówię daj. Sztyk wychodzi, gonię go, przykrywam muchą. Strzał. Wbrew pozorom bardzo przyjemnie się z niej strzela, tylko jest niestety troszeczkę ciężko. Trzeba po prostu się przyzwyczaić. No. Ja mam matę, trzeba widzieć, nie mam z wiatrówki, sobie takie na śruty tylko. A no, to troszkę będzie różnica. Tak, to, to na pewno. Jezu! Prawie nagrała. Bardzo szanuję osobę, która wpadła na pomysł, że idealnym narzędziem do przełamania pierwszych lodów i poznania się lepiej będzie broń taktyczna. W ogóle okazuje się, że połączenie strzelania z shotguna, picie whisky i potem pójście na imprezę techno, to jest doskonały pomysł na spędzenie soboty. I to też właśnie uczyniliśmy i prosto ze strzelnicy udaliśmy się do przepięknej restauracji żydowskiej na Kazimierzu, która nazywa się Hevra. Gorąco polecam wam ją odwiedzić przy okazji. Może troszeczkę długo czeka się na jedzenie i na napoje, ale przynajmniej w pięknym otoczeniu i można sobie to, ten czas umilić, podziwiając naprawdę cudowne malowidła na ścianach. Potem dostaliśmy czas wolny, więc można było się znowu poczuć jak na wycieczce w podstawówce, bo ja pochodzę z Trzebini, która jest nieopodal Krakowa i Kraków zawsze był takim stałym punktem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wycieczki u nas w szkole, czy to kino, muzeum, czy zoo, czy też po prostu McDonald's, więc miałem okazję znowu poczuć się jak na wycieczce i przejść się z Filipem i Jagodą po sukiennicach. No i potem spotkaliśmy się wszyscy razem na Dolnych Młynów, by razem skosztować buleta i, że tak powiem, wprawić się w imprezowy nastrój przed wybraniem się na festiwal Unsound. Odrobinę przerósł on moje oczekiwania. Zapraszam na wycieczkę. Witamy na krakowskiej kładce, pełnej kłótek, miłości i rozczarowań. Dziękuję.
No jeżeli chodzi już o sam festiwal, no to bardzo interesująca impreza. Może poziom awangardy muzycznej momentami odrobinę mnie przerósł i może nie do końca niektóre rzeczy zrozumiałem, ale na pewno było to ciekawe doznanie i polecam, jeżeli mielibyście okazję. Podobno jest mnóstwo też świetnych imprez towarzyszących, które odbywają się w całym mieście. Mi niestety ze względu na dużą ilość pracy nie udało się wcześniej przyjechać, więc nie miałem okazji skorzystać z tych wszystkich dodatkowych atrakcji. Wracając do tej awangardy, no to ta impreza jest też troszeczkę podobno uznawana za taki poligon eksperymentalny, gdzie artyści, muzycy mogą sobie wypróbować pewnego rodzaju rozwiązania, więc może po części to, że byliśmy na strzelnicy, strzelnica, bullet, to by się zgadzało. Poligon, strzelnica, to też by się zgadzało, bo w pewnym momencie miałem wrażenie, że tak jakby niektórzy z tych muzyków eksperymentowali ze swoim arsenałem muzycznym na żywym organizmie i wydaje mi się, że jest to impreza, na której jakby wprowadzane i testowane są pewne trendy. No i momentami czułem się po prostu głupi, że chyba nie wszystkie rzeczy do końca rozumiem. No i cóż. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli wam się podobał, no to wiecie, co z tym zrobić. Można lajkować, subskrybować, komentować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zmuszam, ale będzie mi naprawdę miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.